Chińczyk ma zabroniony handel w niedzielę. I już. No ale te różne... Ja myślałam, że ten facet, to on nie pali papierosów, bo jest biedny i on nie będzie kupował papierosów, nawet gdyby go było stać, prawda? Bo jeżeli ma stałe zarobki, no kurczaczek nie ma tych stałych zarobków, ale chce papierosy. Ja mówię, nie wolno ci palić papierosów, dziecko, nie wolno ci palić papierosów. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Troszeczkę to życie jest utrudnione, bo jedna połówka ulicy jest wykorzystana, a więc jest dużo ciaśniej. Warszawa lubi Warszawa, wiesz, szpan, autorytaryzm, wielki blask faryzejski, jako że no tych kościółków jest bardzo dużo w Warszawie. Na Mazowszu, gdy jesteśmy nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Zapraszamy serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy. I kaczory, wszelkie te kaczory witamy. Tam budują stację metra, także tutaj jeszcze handlują, ale w niedzielę już nie. Także podjedźmy tam może do tej stacji metro, jak to wygląda, że w poprzek metro, w poprzek, no to wiecie Państwo, krzyż, nie krzyż, kiedyś na chlebie też robili znak krzyża, ale to była identyfikacja, to była ilość. Tak, to nie był krzyż Chrystusa, bo Chrystus i tak na palu umarł, ale chrześcijanizm, nie tyle chrześcijanie, bo chrześcijanie nominalni nas nie interesują. Chrześcijanizm, proszę Państwa, nigdy nie opierał się na krzyżu, nawet na palu nie. Nawet na palu nie, bo to są, wiecie, bałwochwalcze produkty ze złota, ze srebra, z kamienia, z drewna, misternie ryte i tak dalej. Wiemy, że drugie przykazanie chytrze Kościół katolicki wyrzucił, a w tym przykazaniu było zabronione bałwochwalstwo i Żydom to było zabronione. Chrystianizmowi to było zabronione, a chrystianizm wychodzi się z żydostwa. 154 jedzie, może to i dla nas, ale po co? 154, my mamy 109,10, zobaczymy, bo jedziemy już teraz na obiad. To jedzie z Bornerowa. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, Oshambola Park, Chińczyk ma zabroniony handel w niedzielę. Tak kombinowanie skończyło się i to będzie w każdą niedzielę. Zabronione w każdą niedzielę.